punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak. Mają rację, którzy mówią, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Punkt widzenia naprawdę zależy od punktu siedzenia. Punkt widzenia zależy również od miejsca chodzenia. Punkt widzenia naprawdę zależy od punktu siedzenia. W tych pięknych okolicznościach przyrody myślę, że nie będę musiał już więcej przekonywać nikogo i nowych ujęć robić, żeby powiedzieć, że naprawdę jest ważny punkt widzenia, gdzie jesteśmy. No tak, ale można powiedzieć, że no, to nie ode mnie w życiu zależy, gdzie jestem, bo często przychodzą różne sytuacje bardzo trudne i człowiek naprawdę znajduje się w piwnicy życia, albo na tych schodach, albo w jakimś przejściu. Niemniej ważny jest punkt widzenia, jeżeli nawet nie w miejscu, gdzie się znajduję, to punkt widzenia, który pomaga mi zobaczyć coś nowego, odkryć coś, rzeczywistość jakąś dalszą. Potrzebna mi jest jakaś góra, z której będzie widać naprawdę ładny widok. Dzisiaj Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy odkrywali tę górę. Sam Jezus mówi w Ewangelii, będziecie mnie szukali. Będziecie szukali tego miejsca, z którego dobrze mnie widać. I dzięki mnie inaczej można spojrzeć na życie. Nawet na tę piwnicę, albo na te schody. Dzięki mnie. Jezus mówi o tym, że będziemy Go szukali, a w zasadzie to jest chyba Jego zaproszenie do tego, aby rzeczywiście Go szukać, żeby szukać Jego oblicza, żeby szukać oblicza Boga, dzięki któremu będę mógł może inaczej spojrzeć na ten świat. Niezwykłe słowa znajdujemy w psalmie dzisiejszym, który wprost mówi o tym, jaki Bóg jest, jaki jest ten, który daje nam nowy punkt widzenia. Jaki on jest? Pan jest łaskawy, mówi Psalm 145, i miłosierny, nieskory do gniewu, bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. To jest naprawdę niezwykły punkt widzenia. To jest naprawdę niezwykle dobra nowina dla każdego z nas, że Bóg jest dobry. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, gdzie jesteś, On jest dobry. To jest chrześcijański punkt widzenia. W pierwszym czytaniu dzisiaj słyszymy, jak Paweł i Barnaba głoszą Ewangelię, głoszą Słowo Boże, słowo pełne miłości, słowo, które mówi o Panu Bogu. Oni przedstawiają ludziom obraz Boga, aby ci mogli w Niego uwierzyć. I na pewno też przedstawiają obraz Boga dobrego, miłosiernego, łaskawego. Bo nikt nie chce przecież wierzyć, albo przede wszystkim no, sam bym się bał Boga, który zgrzyta na mnie zębami. Boga, który by tylko palcem groził i mówił, Piotrze, znowu się, prawda, pomyliłeś. Oni przedstawiają Boga dobrego, bo On jest dobry, miłosierny i łaskawy. I oni w ten sposób, głosząc Ewangelię, starają się ukazać nowy punkt widzenia. Widzenia Pana Boga, Jego dobroć, miłość, miłosierdzie. Człowiek, który w to uwierzy, zaczyna nowymi oczami patrzeć na świat, na Pana Boga, na bliźniego. Ma nowy punkt widzenia. Aby przyjąć tę dobrą nowinę, tę obietnicę, potrzebny jest punkt widzenia, czyli wiara. Wiara w to wszystko, że Pan Bóg, który mówi do nas, nie rzuca słów na wiatr.
nie daje obietnic, których potem nie spełnia. Uwierzyć Jemu, to przyjąć to wszystko, co On nam obiecuje. To już być właścicielem tej nowej ziemi, nowego nieba, tego miejsca, nowego Jeruzalem. Wiara jest przyjęciem Słowa Bożego, Jego obietnicy. I Pan Bóg zaprasza nas, ten dobry, miłosierny, łaskawy Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy przyjęli Jego łaskę. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Abyśmy potrafili usiąść przy tym Słowie, wsłuchać się w nie, aby wyjść na górę i mieć naprawdę dobre widzenie, dobry punkt, z którego można wiele zobaczyć.